wszystkie rzeczy nam wywieje! Nie! Stój! Koła! Drzwi! Hej wszystkim, z tej strony Scream i witajcie w nowym odcinku z The Long Drive. I dzisiaj, słuchajcie, mamy specjalnego moda. Otóż mamy, tak jak w GTA 5, jeżeli ktoś oglądał oczywiście, mamy mod na chaos. I to zobaczymy, jaki chaos, bo w sumie jeszcze tego nie testowałem. Nawet nie testowałem, czy to działa. Jesteśmy, tak jak w poprzednim odcinku, w tej chatce. Nie wiem, czy ja nie pomyliłem save'u przypadkiem, ale chyba nie pomyliłem. Jest tu Grzesiu, jest Królik, mamy jakieś silniki. Na górze mamy samochód, który już chyba tankowaliśmy, z tego co mi się wydaje. Już tego kompletnie nie pamiętam. Zjedziemy w dół w miarę szybko. Prawie dobrze. Stawiamy samochód z powrotem na koła i musimy się przygotować na tą wyprawę, ponieważ to będzie mega ciężkie. Ponoć ma się grawitacja zmieniać, mamy skakać, ma być jakieś trzęsienie ziemi, nie wiem jeszcze tego. Nie wiem, weźmy pistolet, chociaż mamy już pistolet, ale weźmy drugi. Jak będziemy mieć dwa, to będzie tylko lepiej. Weźmy na pewno koło zapasowe, bo z doświadczenia wiadomo, jak to wygląda. Chociaż nie mogę znaleźć tutaj felgi żadnej. O, tu jest felga. Okej, proszę bardzo. Na pewno by się paliwo przydało, chociaż tego paliwa tutaj zbytnio nie widzę. Uzupełnijmy olej w naszym samochodzie. I słuchajcie, możemy jechać. Czy jest Madzia? Bo Madzi nie widzę. A musimy mieć jakiegoś kumpla na podróż, tylko nie Grzesia, bo będzie nam tylko przeszkadzać. Weźmy sanki, jakby co. Chociaż nie wiem, gdzie je mam dać niby. Czy one się tu zmieszczą, bo... Nie zmieszczą się. Wsiadamy do samochodu, odpalamy samochód i jedziemy. I w tym samym czasie chaos się odpala. Zobaczcie, na górze jest taki licznik. Tylko nie wiem w ogóle, w którą stronę mam jechać. Chyba w złą stronę jedziemy. Zawróćmy się. Mamy 0 kilometrów. Zobaczmy, ile kilometrów przejedziemy. Ile kilometrów przeżyjemy tutaj. Zaczyna się pierwszy chaos. Zobaczmy, co się stanie. Okej, nic się zbytnio nie stało. Tylko FOW nam się zwiększył. Czuję się, jakbym jechał z 300 km na godzinę, ale jedziemy 120. Ale najgorsze jest to, że będzie następny efekt od razu, gdy nam ten FOW zniknie. Więc to może być lekko pro... Co? Gdzie ja jestem? Przeteleportowało mnie! Droga droga zniknęła. Jedźmy za autobusem, bo autobus, domyślam się, że wie, gdzie jest droga. Chociaż droga wróci za jakieś 30 sekund. Co teraz? Zmieniło nam kondycję samochodu. Dobra, na razie jest dobrze. Na razie się trzymamy, na razie wyglądamy tak, jak wyglądamy. Ale ja się cieszę, że tu jest coś takiego, coś nowego w tej grze. Dobra, 10 sekund. Mamy przejechane 2,5 kilometra, więc nie jest źle. Nie wiem, gdzie też jechać, ale domyślam się, że w stronę tego budynku. Zaciągnęło mi ręczny. Droga wróciła. Nie, no to jest łatwe. Myślałem, że to będzie dużo cięższe. Co się stało? Nie! Jeszcze szybko, bo wraca to. Jezu, jak ja mam to zebrać nimi? Przecież cały samochód się... Tam są wszystkie części! Nie! Dobra, pchamy samochód, widzowie. Musimy odzyskać nasz samochód z powrotem, bo naszym samochodem... Nie! Jeszcze burza! Wszystkie rzeczy nam wywieje! Nie! Stój! Koła! Drzwi! Mam oponę! Nie! Mam pistolet! Jest gorzej niż myślałem. Jest naprawdę źle. No super! Dużo widzimy. Ja wsiądę! Samochód ucieka! Dobra, jestem w samochodzie. To nam nawet paliwo zabrało. Jak ja mam się niby tym poruszać? Musimy wyjść z tej burzy. Wyjść z tej burzy, bo się robi powoli mega niebezpiecznie. Ciężko powiedzieć nawet, co tu się dzieje. Ale ta fura teraz, bandit fura się z tego zrobiła. Czemu co 6 sekund teraz coś się dzieje? Wy chyba żartujecie sobie. Nie, no przecież to jest dramat. Co się dzieje? Tu są duchy jakieś. Nie, super. Jedyne światło, jakie widzę, to. O, ktoś przyjechał. Ktoś. Dzień dobry, panie taksówkarzu. Zabierz mnie stąd. Zabierz mnie, dziękuję ci. Zapalmy sobie światło. Okej, mamy światło. Mamy światło w środku. Halo,
Czemu on się na nas nie patrzy? On jest creepy. Dobra, ale mamy pistolet. Nic nie widać przed nami. To jest przerażające. Nie wiem, gdzie jadę. Czemu on miał... On miał przez chwilę pełny licznik. 9999 kilometrów przejechał. On jest jakimś kozakiem, więc możemy mu zaufać. Usiądźmy sobie na tył, jakbyśmy jechali rzeczywiście taksówką. Zobaczcie, to creepy wygląda naprawdę. Jeszcze króliki tam słychać. Czy mogę iść spać? Czy to jest dobry pomysł, żeby spać przy takim taksówkarzu? Wow! Strzelają w nas! Co się dzieje? Nie strzelaj w mojego taksów... A... Nie żyją. Widzowie, tak nie może być. Musimy przejechać co najmniej 10 km. 10 km na tym liczniku, w tym samochodzie. Postaramy się dzisiaj przejechać. Jemy kabanosa i w drogę. Tym razem się rozpędzę, więc nie spadniemy aż tak tragicznie. I zaczynamy chaos. Raz jeszcze z prędkością maksymalną będziemy musieli jechać. Nie zatrzymywać się nawet na chwilę. Jedziemy. Spróbujmy to przejechać. Za 10 sekund będzie efekt. Spokojnie, Screamy. Jeżeli teraz przegram, to zrespimy sobie Madzie, żebyśmy mogli kim się zajmować. Ale dobra, jest dobrze. To tylko samochód na nas spadł. Jeszcze działający chyba samochód. 2 sekundy, okej. Nie mamy opon. Nie mamy opon. Spoko. Tak też się da jechać. Mamy przejechany kilometr. Zaczynam żałować słów, które powiedziałem, bo teraz ledwo jedziemy, a to dopiero początek. To jest 1/10 drogi. Dobra, sekunda, okej. Króliki, tylko króliki. Jest dobrze. 2 kilometry za nami, czyli 1/5 już przejechana. Ej, ale bez opon też się da jechać. Zobaczcie, mamy 100 na go. O! Nie było tego kamienia! Nie było tego! Dobra, szybko, Screamy. Czas to pieniądz, znaczy tym razem to czas to życie. W sumie zawsze jest to życie, ale nieważne. Zakładamy nasze koło, bez opony oczywiście. Tylko zanim my się rozpędzimy, to trochę czasu minie. Jedź, Screamy, będzie dobrze. 10 sekund, mam nadzieję, że przeżyjesz. Nie wiem, ile mamy w ogóle życia. 2 sekundy. Okej, przygotuj się. Co się stało? Bawi nam się tylko światłami. Tak w sumie może być cały czas. Mi to w ogóle nie przeszkadza. Ile mamy? Mamy 3 kilometry. Jedź. 100 na godzinę. Nie wiem, ile mamy paliwa. Mam nadzieję, że wystarczająco. Tego nie przemyślałem w ogóle, że nie mamy paliwa. Ale powinienem też mieć przygotowany samochód do takiej jazdy, a nie mając litr paliwa. Ale na litrze paliwa każdy samochód powinien praktycznie przejechać te 10 km. Wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że teraz efekty są co 10 sekund. Albo co 15 sekund. Okej, w sumie nic się nie zmieniło. Teraz jest co 30 sekund. Nie wierzę, że kogoś wyprzedzę, mając przebite opony. Wyprzedziliśmy go. Ale jak na razie na spokojnie możemy jechać. Mamy 5,5 km. Troszkę dziwnie... Co się stało? Jesteśmy ślepi? Nie. Widzowie, nie wiem, co się dzieje. Ja widzę to, co wy widzimy nagle. Wypadliśmy z drogi i nie mamy chyba paliwa. Z tego, co się orientuje, więc jest bardzo źle. Też nie ma zbytnio budynku żadnego, ale mamy brak chaosu przez 1,5 minuty. Jeszcze minuta została, więc możemy minutę jechać te 30 na godzinę z górki i przejechać przynajmniej ten kilometr. Chociaż zobaczcie, już mamy 6 kilometrów. Jesteśmy naprawdę blisko. Fajnie by było, jakby ktoś nas popchnął po prostu i jechał tak z nami. Albo jakbyśmy znaleźli lawetę, która miałaby paliwo. Okej, ktoś jedzie. Popycha nas, więc jest! Nie strzelaj, proszę. Wygląda jak my w ogóle. Ja już się przesuwam. Chłopaki, nie strzelajcie. Nie wiem, czemu strzelił w nas raz, ale okej, niech będzie. Może amunicji nie mają. Co? Grawitacji nie ma. Jest minusowa grawitacja. Widzowie, przechlapane. Spadamy, mam nadzieję, że nam się nic nie stanie. Nic się nie stało z samochodem. Nie no, ciemno jest. Nawet spać nie mogę. Czy mam światła? Mam światła. O, znowu jestem ślepy i jestem też w słupie.
7 kilometrów za nami, no to jest tak blisko, tak łatwe to po... Nienawidzę tej gry, proszę, powiedz, że masz paliwo, jakiś bak paliwa tutaj. Proszę, zostaw ten silnik, daj mi paliwo, gdzie masz paliwo, gdzie ty mieścisz paliwo? Nie mam latarki, nawet nic nie widzę tutaj. Kupy spadają z powietrza. Nie no, super. Auto nam się zrespiło! Auto nam się zrespiło, jak super! Tylko nie no, nie odjeżdżaj mi! Nie no, nie wierzę! Jeszcze, czy działa? Działa? Proszę działaj! Jest! Jaki fuks! Chociaż teraz znowu musimy przejechać 10 km. Pójdę w ogóle też spać, podczas chaosu to nie jest zbyt dobry pomysł, ale musimy też coś widzieć, bo to też przesada jest. Nie spodziewałem się czegoś takiego, że na nas, nie wiem, odchody będą spadać na naszą twarz, prosto na naszą twarz. Kilometr jest prawie za nami, jedziemy cały czas teraz na maksa, nie zwracam na nic uwagi, musimy to wygrać. Biegnął za nami! Szkoda, że się zrespiło najgorsze auto, ale już lepsze to niż nic. Nie. Nie! One też nie miało paliwa! Co? Co? To jest przerażające! Spoko! Przynajmniej przyspieszamy chyba. Ej, ja przyspieszam! To nam daje pusta! Mamy 70 na godzinę i jedziemy coraz szybciej. Fajnie, że zostało otwarte. To mi się akurat bardzo nie podoba. Ale czekajcie, ja też coś takiego mogę robić. Czy będę w ten sposób przyspieszać? Bo wątpię. A mamy coraz mniejszą prędkość, już 40 na godzinę. 3 km przejechane. Tu jest laweta. Szybko zatrzymaj ją z krymi. Zatrzymaj, nie. Stój, laweto. Nie, stój. Stój, nie buguj się, proszę. Nie buguj się, wysiądź z Creamy. Jest. Gdzie ty masz paliwo? Stój. Okej, mamy paliwo. Taktycznie zdobyliśmy paliwo. Nieważne, że kradniemy. Musimy przeżyć, chociaż to nie jest zbyt dużo paliwa. Czemu UFO lecą? Nie no, nie wierzę. Więcej was nie było, po prostu... Nie no, jeszcze kupy spadają na ziemię. Co tu się dzieje? Ja chcę tylko do domu. Ile będzie tych UFO? Super, macie teraz czysty obraz, jak to wygląda. Chociaż średnio czysty, jak na to patrzę. Spoko. Drugi raz ten sam efekt. Czemu te UFO cały czas lecą? Ja nienawidzę tej gry. 2 hours later. Nie. Wszystkie kupy się ruszają. Proszę, wytrzymaj screen. Żeby mi gry nie wywaliło tylko, proszę. Mój komputer 1000 odchodów nie wytrzymał. Mamy tymczasem te same paliwo, co tu była laweta, tylko po prostu tu się zrobił zapis i... Nie. I jedzie... No policja! Sam we mnie wjechałeś! Nie marnuj mi paliwa, naprawdę! No muszą się mnie czepiać w takiej sytuacji. Nie, jeszcze chce mnie złapać. To jest chyba żart jakiś. Stary, ja tu robię jakiś challenge, a ty mi tylko przeszkadzasz. Okej, uciekamy od policji, nie no, super po prostu. Mamy mega mało paliwa, nie wiem w sumie ile dokładnie, ale wiem, że jest koszmarnie źle. 3 kilometry przejechane dopiero. Droga właśnie zniknęła. Ale obstawiam, że jedziemy gdzieś tędy chyba. Tam jest statek, tam może być paliwo. Dobra, jadę tędy, bo i tak kilometry się zaliczają. Wyłączę przy okazji sobie samochód, ponieważ jedziemy z górki. Okej, następny efekt, nic się... Nie no, super, 5 razy szybciej będą efekty. 5 razy szybciej będą efekty. To jest najgorsze, co można po prostu dostać. Tam jest też domek. Najpierw do tego domku zajedźmy. Będzie dobrze, Screamy, będzie dobrze. W grze się nas gonią, ale na spokojnie odjedziemy od nich wystarczająco daleko. Nie mam licznika! Gdzie mój licznik? Nie no, kilometry się nie nabijają. To jest jakiś żart. Dobra, mieliśmy trzy kilometry. Wezmę stąd licznik. Nie pasuje trochę. Czy ten samochód działa? Nie działa. Okej, działa licznik. Poszukajmy troszkę paliwa, dosłownie troszkę paliwa. Jak się tu by zrespiły jakieś króliki, to nie wiem, czy bym wytrzymał. Weźmy szybko jakieś paliwo, proszę. Nie ma tu paliwa nigdzie. Może tutaj na górze coś będzie, chociaż tutaj raczej będzie tylko...
Olej, jest paliwo, super Screamy. Nie wiem, jakim cudem żyje. I jeszcze tankujemy paliwo, tam już nic nie było dosłownie. Tankujemy też olej bierzemy ze sobą i próbuję jechać, tylko jest ciemność jedna wielka, więc nie wiem, gdzie jadę, a nie mogę nawet pójść spać, bo czas się w tej grze zbugował. Tu jest statek, ale statku nie potrzebujemy, raczej nam starczy na te 7 kilometrów. Nie. Serio. Licznik nam znowu wypadł. Super, jeszcze autobus się zrespił przed nami. Ale w autobusie chociaż jesteśmy bezpieczni, wszystko widzimy i mamy licznik. Tylko znowu. Jednak nie mamy licznika. Tu jest ten licznik, dobra. Co to się wylało? Czy to było nasze paliwo? Tu jest nasze radio. Ogólnie spadamy. Ogólnie widzicie te gwiazdy? Negatywna grawitacja. No i jeszcze się dzień zrobił. Dobra, dziękuję bardzo. Nareszcie. Piszcie swoją drogą, czy chcecie więcej tego chaos moda. Piszcie też, jakie mam wyzwanie, czyli nie wiem, zamiast 10 kilometrów, może mam coś innego zrobić, albo przejechać zamiast 10, to nie wiem, 20 kilometrów. Spróbujmy pojechać autobusem, bo on jako jedyny ma paliwo. Tam jest, zobaczcie, tam jest droga. I uwaga, mamy 700 metrów przejechane tutaj. Nie no, super po prostu. Okej, jesteśmy na miejscu. Skończyło nam się paliwo, bo nam zabrał ten mod, chaos mod. Otwórzmy sobie drzwi, może tu będzie jakieś auto chociaż. Proszę. Czy to jest początek odcinka? Jak ja się tu Nie! Jeszcze grawitacja! Grzesiu się zrespił! Jak to się stało niby? Jak ja tutaj dotarłem z powrotem? Wytłumaczcie mi to! Przecież to jest jakiś dramat! To jest jakiś koszmar! Jakiś sen po prostu! Dobra, postarajmy się spaść i przeżyć! Nie no, super. Jeszcze Grzesie będą po nas skakać. Super. Co oni na... Nie wierzę, że nawet Grzesiu pokazał nam brak szacunku. Teraz jesteśmy w 100% przygotowani. Zobaczcie, jaki samochód mamy. Mamy vana gotowego do akcji. Mam takie wrażenie, okej. Gotowego do akcji. Mamy Madzie. Nie wiem, czy on jest szybki, chyba nie jest. Ale zaczynamy nasz challenge. 0 kilometrów oczywiście, znaczy 100 metrów już. Mamy dwa statki, ale na razie nie będziemy zajeżdżać po statki, ponieważ mamy jakieś 3 litry paliwa, czyli wystarczająco, żeby przejechać te 10 kilometrów. Efekty nam zniknęły, w sensie nie pokazują nam się, jakie mamy, więc to jest troszkę przerażające. Co? Nie! Dwa kilometry! Co się stało? Madzia się położyła nam na kolana. Nie wiem, co się dzieje, ponieważ chyba paliwo nam ukradli. Mamy tam dwa statki. Postaram się dojechać do tych dwóch statków. 3 kilometry są już za nami. Ja kompletnie nie mogę odpalić samochodu, więc pewnie nie ma tego paliwa. Mamy za nami deszcz odchodów. Oczywiście, że był ten efekt. Dojeżdżamy do statku i mamy 5 kilometrów za sobą w sumie, co jest bardzo pozytywne. Parkujemy jak najszybciej, idziemy po paliwo. Tu jest pusto, okej. Nie ma chaosu, więc jest na razie spokój. Tu mamy troszkę paliwa, ale mamy też olej w tym. Szybko screamy. Ładujemy ile się da, ale też w sumie zostawmy sobie całą beczkę w bagażniku i szukajmy reszty paliwa. Najgorzej, że chaos się znowu zaczął, więc trzeba uważać. Dobra, mamy paliwo. Szybko, Screamy. Nieważne, co się teraz stanie, ja to teraz przejdę, nie? Tankujemy paliwo, tyle starczy. Odkładamy beczki i jedziemy jak najszybciej. Znowu efektów nie widzimy. 5 kilometrów jest za nami. Jedziemy z powrotem na drogę i zobaczcie, zapowiada się naprawdę dobrze. Tylko proszę, nie dawajcie mi challenge'u przejeść 50 kilometrów, Screamy. Najlepiej by było, jakby komentarz, który miał najwięcej lajków, wybrał, ile tych kilometrów rzeczywiście mam przejechać. Tylko proszę, nie przesadzajcie. Nie. Co?
okej? Okay? Samochód nam się zaczął palić. Co? Autobus się zrespił. Ale dobra, chłodnica będzie z autobusu. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Wszystko jest przemyślane, wszystko jest przemyślane. Ta chłodnica po prostu już ma mało wody. Kładamy tą na miejsce. Przynajmniej próbujemy ją włożyć. Okej, okay, okej, okay, jest dobrze, jest dobrze. Jedziemy, 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 Screamy. Madziu, nie bój się, jesteś bezpieczna. I uwaga, 7 kilometrów, czyli w sumie chyba najwięcej. Ile mieliśmy, nawet już nie pamiętam. 5 sekund i będzie kolejny chaos. Zobaczmy, co się stanie. Dobra, tylko ręczny, więc jest dobrze. Prawie 8 kilometrów jest za nami, za 6 sekund, za 5 sekund, 8 kilometrów, okej? Okay. Co się stanie? Co się stanie? 5 razy szybciej! 5 razy szybciej będą efekty! Nie, 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 nie! Jesteśmy naprawdę blisko! Jesteśmy, nie! Jesteśmy naprawdę blisko, proszę nie psuj tego! Możemy jechać, tylko koło straciliśmy. Szybko, 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 ładuj, ładuj to koło. Jeszcze UFO lecą, nie! Nie, po prostu najgorzej! Gdzie te UFO są niby? Na razie tych UFO nie ma. Mamy już 9 kilometrów za sobą. Proszę, odpal. No 9 kilometrów, jest! Odpalił, Madziu, przeżyjemy to! Musimy to przeżyć! Nie no, UFO lecą! UFO lecą, słyszę to, proszę, nie! Jesteśmy tak blisko! 9,3 kilometra! Silnik nam się właśnie wyłącza! Ale czekajcie, nie ma chaosu przez 90 sekund! To nas może rzeczywiście uratować! Mamy 9,5 kilometra! UFO niestety cały czas lecą i cały czas nadlatują! My już nie jedziemy do przodu! Nie, 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 ktoś niebezpieczny się zbliża, ktoś niebezpieczny się zbliża, proszę, 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 mogę jechać, mogę jak oni we mnie wjadą i zaczną we mnie strzelać, to mi będzie smutno. Okej, okay, przejechali i nadal muszę czekać, nie, jeszcze, jest, 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 jedź, jedź, blisko jest, proszę, proszę, efekcie z chaosu, nie zawiedź mnie, Jestem ślepy, okej, okay. Nie przeszkadza mi to, póki jadę do przodu, nie przeszkadza mi to. Nie wiem co prawda, co się... Jest dobra, jest dobrze, jest dobrze. 9,8, 9,9 i zobaczcie, 10. Właśnie nadeszło. Udało się, widzowie. Bez problemu. 2 godziny gry, bez problemu. Także ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ten pojazd wygrał, przeżył wszystko, przeżył koszmar. Ja was żegnam, pa pa.